Dobry wieczór Państwu, to kolejna część naszego wieczoru, wieczoru z telewizją w Polsce.pl. Piotr Barełkowski, łączymy się w tej chwili z posłem Ryszardem Czarneckim, europarlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy pan mnie słyszy? Halo, halo? Słyszę pana dobrze, dobry wieczór, witam Państwa, pozdrawiam z Strasburga. Witam serdecznie. Zacznijmy może troszeczkę na luzie. Jak pan ocenia moskiewski lapsus pana Timmermansa, ową freudyczną pomyłkę moskiewską? Czy uważa pan, że jest to rzecz błaha, czy może coś jest w tej sprawie? No, warto znać. Przypomnieć życiorys towarzysza Timmermansa, towarzysza, bo przecież to działacz lewicowej Partii Pracy w Holandii, który perfektnie rosyjski, który był tłumaczem języka rosyjskiego, jako bardzo młody człowiek, no i w Związku Sowieckim bywał, stąd zresztą niektórzy no z dystansem do niego w związku z tym po latach podchodzą. Natomiast no, myślę, że cóż, wyszło szydło od worka. No tak, no przypomnijmy, że chciał pan Timmermans jechać w sprawach Polski do Moskwy. I tak tutaj zadeklarował na forum parlamentu, co spotkało się z kpinami, ze zdziwieniem wielu. No ale rzeczywiście taką freudyczną pomyłkę, chcąc polskie sprawy w Moskwie rozwiązywać, no, no nieźle, nieźle, panie Timmermans. Z kolei jak ocenia pan list polskich prezydentów i premierów do Unii Europejskiej? Nie wiem, czy pan słyszał o tej ostatniej inicjatywie. Tak, tak. Kolejna próba umiędzynarodowienia ich zdaniem naszej sprawy. Wie pan, no, jeżeli pan powie, że ocenił to krótko, to powiem Targowica. A jeżeli powie pan, że on powie to w paru zdaniach, to powiem, że no, przekraczają po raz kolejny swoistą barierę dźwięku. No, jednak jest to do nas na własny kraj, nawet nie tyle na własny rząd, ale na własny kraj w tej sytuacji międzynarodowej, kiedy Polska walczy o budżet siedmioletni, kiedy my walczymy tak o to, żeby najwięcej pieniędzy przyszło do naszego kraju i uwaga, ten budżet siedmioletni na lata 2021-2027 będzie ostatnim, podkreślam, ostatnim, kiedy Polska będzie beneficjentem, kiedy będzie więcej brała z kasy Brukseli, niż tam dawała. Ten kolejny rok 2028 do 2034 to będzie budżet, gdzie Polska będzie płatnikiem netto, czyli będzie niska naszego kosy dla naszego kraju, będzie większa niż to, co stawcą będziemy brać. Będziemy więc w takich sytuacjach, jak dzisiaj Holandia, Szwecja, Austria, Niemcy, Francja, inne kraje bogate Europy Zachodniej. I w takiej sytuacji, to taki strzał w plecy, taki nóż w plecy ze strony tych panów, prezydentów, no muszę powiedzieć, że żałosne, że nada co najmniej te dwa razy rzet. Można tak to podsumować. Czy uważa pan, no ten budżet planowany jest, to są przymiarki 17-19% niższy niż ostatnio. Czy jesteśmy w stanie jakoś powiększyć go? Czy po prostu sprawa Brexitu zamyka takie możliwości negocjacji w górę naszego, naszego dofinansowania z Unii Europejskiej? Nie, no na pewno Brexit ogranicza ten budżet o około 100 miliardów euro w perspektywie 7 lat. Wielka Brytania płaciła składkę członkowską około do 14 miliardów euro rocznie. Można pomnożyć, wynosi to prawie 100 miliardów euro. Ale to nie jest jedyny powód. Po pierwsze, dlatego, że wstępuje ze swoją budżetu przesunięcie merytoryczne. Na przykład będziemy znacznie więcej wydawać na walkę z nielegalnymi migrantami. Czy też możemy z tych wspólnych unijnych pieniędzy leczyć problemy wygenerowane przez bezmyślnych, bezrefleksyjnych polityków Europy Zachodniej. No tak, to nie nasze problemy. Od lat tych migrantów, no tak, od lat tych migrantów głównie muzułmańskich z Europy zapraszali, hołubili, no teraz trzeba ratunek kasy i to będzie kosztem tych dwóch kranów finansowych, które dla Polski były najważniejsze, czyli
wspólnej polityki rolnej i Funduszu Spójności, choć na razie udało się nam walczyć mniej znaczące obniżki w tych dwóch obszarach niż tego się spodziewano i przecieki, które się pojawiały w mediach zachodnioeuropejskich, tak niemieckich i angielskich. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która jest rzeczą fatalną, czyli no, taka próba przesunięcia środków z Europy Wschodniej do Europy Południowej. Tak. Dostają rzeczywiście biedniejszej części tej starej Unii, 15 UG, ale jednak generalnie bogatszej od nas. No, mówię generalnie, bo już Polska wyprzedziła Grecję, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, a niedługo wyprzedzi Portugalię, zarządu Prawa i Sprawiedliwości, że wyprzedziliśmy też za wtedy Węgry. Natomiast no, tutaj się trzeba walczyć, mamy na to 2 lata. To nie jest tak, że ten budżet będzie klepnięty w momencie, kiedy toczy się sprawa praworządności w naszym kraju. To będzie pewnie jesień 2020 roku. Przy innym Parlamencie Europejskim, dużo Polsce szczciwszym, bo będzie dużo więcej europosłów takich konserwatywnych, tradycjonalistycznych, eurosceptycznych, euroregatywistycznych, eurorealistycznych. No i też trochę innej Komisji Europejskiej też myślimy otwarte na argumenty z polskiej strony. Panie pośle, no trzymamy kciuki, oby to się jak najlepiej udało, oby ten budżet był jak najkorzystniejszy dla Polski. Wracając jeszcze do spraw tych kontrowersyjnych zachowań parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, no oni tłumaczyli to ostatnie swoje głosowanie w sprawie pracowników delegowanych, głosowanie przeciw interesowi Polski, że było ono pomyłkowym. Czy coś się w tej sprawie wyjaśniło, bo tam były jakieś reklamacje składane, jakieś odwołania przez posłów Platformy, że niby nie wiedzieli, który guzik nacisnąć, czy to się wyjaśniło, czy ostatecznie już wiemy, że głosowali przeciwko interesowi naszego kraju, czy może faktycznie zostało to uznane za lapsus? Nie, no, głosowali tak jak ich koledzy z Niemiec i Francji, w tej samej frakcji politycznej z Europejskiej Partii Ludowej, a zgodnie z interesem Niemiec i Francji, wbrew interesowi Polski, polskich przedsiębiorców, też polskich pracowników, którzy no, pracując na Zachodzie w polskich firmach, będąc tam delegowanymi, zarabiają najwięcej w pracy w kraju, choć mniej niż tamtejsi pracownicy. I dlaczego polskie firmy tak dobrze zyskują, to są takie ekspansje, bo właśnie konkurują kosztami. A natomiast no, oni zgłosili takie indywidualne poprawki. Tylko uwaga, ktoś, kto jest organem prawa europejskiego, tego nie wie, ja znam. Otóż te indywidualne korekty głosowań, uwaga, nie zmieniają wyniku głosowania. To znaczy pan X z Platformy, pan Boni, czy pan Lewandowski, czy pan Buzek, czy pan Scheinfeld mogą powiedzieć, no tak skorygowaliśmy. No tyle, że to nie zmienia tego globalnego wyniku. On się nie ruszył ani o jotę. To tak powiem, no druga sprawa, ja to było sobie bardzo krótkie, no co 20 parę minut. To był pierwszy dzień głosowań. W domu czy zmęczeniu, nie było żadnego chaosu. Nikt w sposób Prawa i Sprawiedliwości się nie pomylił akurat, takie kluczowe dla nas kwestii. To było najważniejsze głosowanie w tym półroczu. No to było fundamentalne. Czyli te tłumaczenia to jest zasłona dymna i po prostu głosowali przeciwko interesowi polskich przedsiębiorstw, polskich pracowników i pana zdanie tutaj wytłumaczenia żadnego nie ma. Że głosowali, tłumaczenie, że wbrew swoim intencjom, co to znaczy? Pan premier Buzek mówi, że on głosował, intencja była inna. A co to znaczy? Taki rozdźwięk między intencją a efektem, to którego zmusił. Musiał nie być w idealach w tym czasie. Bardzo przepraszam, no, podkreślam, no, nie wiem, taki dziwny brak koncentracji, ale akurat tak się składa, że głosowali tak samo jak Niemcy i Francuzi, a to właśnie Macronowi, to znaczy Francji Macronowi, i pani też Merkel zależało, żeby ta relacja była taka. Ja właśnie przeszłem. Panie pośle, wielu nas sztorcuje, mówiąc kolokwialnie, za to, że jesteśmy bardziej asertywni wobec Unii Europejskiej, że tutaj bardziej eksponujemy dziś jako polski rząd
jako polscy europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości polskie sprawy, polski interes narodowy, ale też słychać głosy ze strony Unii Europejskiej, że my możemy wygrać tą batalię, że to nie jest tak, że ta nasza asertywność, to nasze no, jakby no, no bardziej zdecydowane działanie na rzecz interesu polskiego jest skazane na porażkę. Mówi się, że Juncker chce mieć sukces, mówi się, że Merkel teraz nie jest potrzebny konflikt z Polską i mówi się, że paradoksalnie mamy wielkie szanse na to, żeby wiele polskich spraw teraz przeforsować i jakoś zmienić to takie negatywne, takie brutalne nawet nastawienie Unii Europejskiej i jej instytucji wobec Polski. Jak pan ocenia tą atmosferę w parlamencie i szansę na sukces tej nowej polskiej dyplomacji? Jest faktem, że Juncker chce tu zmienia, bo nie chce przejść do historii jako nieudacznik, za którą kadencji był Brexit, a potem nastąpił jakiś no, bardzo poważny podział w Europie, bo to takie odpychanie Polski Węgier jest czymś z punktu widzenia także przyszłości fatalnym. Przecież na tym tle powstają różne ruchy eurosceptyczne, które tak naprawdę część z nich no, chce wyjścia z strefy euro, ale część po prostu chce, żeby Unia się rozpadła. Co do pani kanclerz Merkel, to jest rzecz ciekawa, pan o tym wspomniał. Jeżeli potwierdzą się te mocno, coraz mocniej omawiane w kuluarach w Brukseli plotki, czy też informacje nowe bardziej, że następcą Junckera, nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej będzie polityk z Niemiec, a drugi w historii, bo ostatni Walter Hallstein był pół wieku temu, równo. Natomiast Niemiec, ale też pierwszy w tej kobieta, no, czyli rebus jest prosty, kanclerz Angela Merkel miała być przewodniczącą Komisji Europejskiej, tak się mówi. No to w tym momencie to, co pan powiedział, właśnie rozumowanie jest prawdziwe. Znaczy, nie oczywiście nie leży na konfliktach. Ona chciałaby mieć poparcie Polski do tej kandydatury swojej i może właśnie dlatego jej bliski pracownik Martin Selmayr, czyli nowy sekretarz generalny Komisji Europejskiej, jest, tak się to ocenia w Brukseli, w kuluarach, ale także w różnych mediach specjalistycznych, właśnie chciałby dialogu i się porozumiewać z Polską. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy ten sukces nastąpi w lepszych miesiącach. Uważam, że oczywiście trzeba robić swoje, trzeba twardo grać, licytować. Unia zawsze cofała się przed mądrze realizowanymi szantażami z poszczególnych krajów, z tego kraje duże, bardzo duże, Wielka Brytania, takich wielkości jak Polska, czyli Hiszpania, czy całkiem mała jak Dania. Unia się cofała przed różnymi szantażami politycznymi poszczególnych krajów pojedynczych. Natomiast mam wrażenie, że znacznie lepsze blisko na tej polskiej grupy politycznej będzie już, kiedy będzie nowy Europarlament, nowa Komisja Europejska, a więc od połowy przyszłego roku wybory do Europarlamentu, przypomnę, 11 miesięcy, ostatni dzień maja przyszłego roku. A proszę mi powiedzieć troszeczkę z innej beczki, bo tutaj w Polsce ten temat jest bardzo gorący w różnych mediach. Czy jesteśmy w stanie jakoś się obronić przed tym, przed tą nową decyzją, orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który daje szansę na wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich do Polski, uznając mężczyznę także jako obok drugiego mężczyzny partnera w związku, prawda? Czy to jest diktum Unii Europejskiej poprzez to orzeczenie, które tak naprawdę... Oj, proszę państwa, padło nam połączenie niestety z panem Ryszardem Czarneckim. Jeszcze spróbujemy się z nim połączyć, bo to jest rzeczywiście niezwykle istotny temat. Rozmawialiśmy już w tym studio nieraz na jego temat, o tym, bo chodzi o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie Parlamentu Europejskiego, gdzie właśnie uznano tak naprawdę, tutaj rumuńska para homoseksualna dostała taki, tak już słyszę, że jesteśmy połączeni z panem Ryszardem Czarneckim, dostała
takie pozytywne orzeczenie. I teraz pytanie, czy to będzie mechanizm, który ma szansę wprowadzić w Polsce właśnie te związki partnerskie, czy jesteśmy w stanie, pan to myślę wie najlepiej, jakimiś sposobami uchronić się przed tym prawnym diktum Unii, które w Trybunale Sprawiedliwości zostało usankcjonowane? Tylko przypomnę, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej przysięgano nam solennie, uroczyście, że poszczególne kraje członkowskie Unii, w tym Polska, będą mogły w przyszłości całkowicie suwerennie podejmować decyzje w sprawach, nazwijmy to, szeroko pojętych moralno-obyczajowych. Okazuje się, że to było kłamstwo. I warto zapamiętać tych, którzy kłamali, lub tych, którzy byli zupełnie jak tapka w rogu, nieświadomi tego, co mówią. Ten cały euroentuzjastyczny chórek w Polsce, Unia Demokratyczna, SLD z prezydentem Kwaśniewskim i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, pod względem formalno-prawnym to tak naprawdę będzie zależało tylko od uporu i twardości polskiego rządu. Natomiast oczywiście jest to przykład pewnej presji, takiej, czy nie chcę powiedzieć szantażu, ale jednak bardzo silnej presji, takiej polityczno-propagandowo-medialnej. Będą się powoływali na ten wyrok. Oczywiście, że tak, i będzie on pewnym instrumentem, tak, kazusem, który będzie no, mógł w intencji, którzy będą to robili, będzie mógł wyważyć, że tak powiem, pewną furtkę, która pewnie się szybko do takiej wielkiej bramy poszerzy. No i myślę jednak, że tutaj trzeba zachować umiar, rozsądek i zgodnie z wolą polskiego społeczeństwa zachować sceptycyzm. Tylko przypomnę, że tak, no, od rzemieszka do koziczka. Sami, którzy mówią o tych związkach, zaraz potem deklarują, że są za adopcją dzieci przez pary homoseksualne, a akurat tego na przykład 90% Polaków, 90% Polaków nie popiera, wręcz jest to przeciwne. Więc no, warto sobie zdać konsekwencji otworzenia tej furteczki. No może warto oprotestować w jakiś sposób to orzeczenie, może warto zaapelować do polskich sądów o to, żeby no, żeby jednak tutaj postawiły tamę. Nasz czas się kończy. Serdecznie dziękuję panu Ryszardowi Czarneckiemu. Bardzo ważkie komentarze, bardzo ciekawe opinie. Serdecznie panu dziękuję. Kończymy tą część naszego wieczoru. Za chwileczkę komentarz do bieżących wydarzeń. W studio będziemy gościli pana Artura Zawiszę, pana Leszka Samborskiego i omówimy wszystko to, co najbardziej gorące, to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Koniecznie zostańcie z nami. Za chwileczkę wracamy. Piotr Barełkowski, telewizja w Polsce.pl.